Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Kornel Makuszyński w liście do ucznia gimnazjum w Zakopanem napisał: nauczanie jest nie tylko pracą, jedną z najcięższych. Jest to przy tym sztuka wzniosła i twórcza, bo ma za zadanie stworzenie człowieka pełnego, doskonałego człowieka. Słowa te doskonale rozumieją wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13, którzy od 3 dekad wcielają w życie myśl patrona. Tak, proszę Państwa, to już 30 lat. To właśnie dziś świętujemy jubileusz 30-lecia naszej szkoły. Jesteśmy zaszczyceni, że wspólnie z nami dzielicie Państwo radość tego wyjątkowego dnia. W imieniu społeczności szkolnej gorąco witamy w murach naszej trzynastki przybyłych gości. Prosimy Państwa o powstanie. Do hymnu. Zabranie głosu gospodarza naszej placówki, pana dyrektora Sławomira Rymarczyka. Szanowni Państwo, to już 30 lat nasza szkoła jest obecna w życiu Starachowic, a ja czuję się zaszczycony i wyróżniony, że jako kolejnemu dyrektorowi przyszło mi służyć przez połowę tego okresu. Wyjątkowy dzień jubileuszowych obchodów skłania mnie do głębokiej refleksji i podchylenia się nad dokonaniami moich poprzedników. Nieżyjącego już pierwszego dyrektora tej szkoły, pana Zenona Mroczkowskiego, kolejnych dyrektorów, panią Elżbietę Nowak, pana Stanisława Staneckiego, a także wicedyrektorów szkoły w minionym czasie. Panie Jolanta Misiewicz, Bożena Kapała, Alfreda Kiełek, Bożena Jankowicz oraz pan Jarosław Kręcy. Bardzo proszę Państwa na środek, a uczniów o wręczenie symbolicznej wyróżnień. W imieniu wszystkich rodziców ze wspólnie zebranych składek chcielibyśmy przekazać na ręce szanownej dyrekcji 2 drukarki do nowoczesnych 2 pracowni komputerowych, które miejmy nadzieję będą służyć naszym pociechom w drukowaniu, w spełnianiu swoich marzeń i w pomocy w codziennej pracy. Dziękuję bardzo. Drodzy Łodzi przyjaciele, dostojne grono pedagogiczne, czcigodni rodzice, wielce szanowni goście tej zacnej uroczystości. Cywilizowany świat ma to do siebie, a tak naprawdę ludzie, którzy tę cywilizację reprezentują, że na przestrzeni dziejów zawsze starają się przypominać te wydarzenia, które przed nimi miało miejsce. Tak, bo trzeba się chwalić dorobkiem ludzkości. Tak jest podobnie dzisiaj, tutaj, w Szkole Podstawowej nr 13. I chociaż to jest jubileusz o niewielkim dorobku w czasie, bo to jest tylko 30 lat, to jednak dorobek tej szkoły i historia tej szkoły zaświadcza o tym, że przede wszystkim ta szkoła zapisała piękną kartę w historii edukacji naszego miasta, wydała wielu młodych Polakom, Polaków ojczyźnie,
No ale przede wszystkim czyniła wszystko, aby tu, na bardzo wysokim poziomie, kształcono polską młodzież. A ta pozycja jest też arcydziełem. Panie dyrektorze, myślę, że ta pozycja zajmie zaszczytne miejsce w bibliotece szkoły i niech służy młodemu pokoleniu Polaków. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, jubileusz 30-lecia istnienia szkoły to na pewno bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, ale myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby popatrzeć z perspektywy tych 30 lat na to, jak ta szkoła na tej przestrzeni tych 30 lat się rozwijała, jak się zmieniała. No i oczywiście okazja dobra do tego, żeby ustalić, określić, jakie są kolejne cele i zadania tej szkoły na przyszłość. Niewątpliwie jest to również bardzo dobra okazja do spotkania się uczniów, absolwentów tej szkoły, nauczycieli, którzy na przestrzeni tych lat, 30 lat w szkole pracowali, dyrektorów, pracowników obsługi i rodziców. Myślę, że to też dobra okazja do tego, żeby skupić uwagę osób znaczących w tej chwili w tym środowisku na potrzeby tej właśnie szkoły. Z okazji tego pięknego jubileuszu na ręce pana dyrektora pragnę złożyć życzenia dla całej społeczności szkolnej, a życzę wam tego, abyście każdego dnia poprzez swoją pracę, poprzez naukę, działalność na rzecz uczniów, na rzecz szkoły, każdego dnia zabiegali o to, żeby tutaj tworzyć szkołę mądrą, szkołę, która będzie przyjazna dla uczniów, życzliwa dla rodziców i wspierająca codzienny trud, codzienną pracę nauczyciela. I oczywiście życzę wam radosnego świętowania 30 lat istnienia szkoły. Jeszcze tylko jedno, chcemy też wzbogacić bibliotekę tej szkoły, bo tutaj wszyscy prezentują, więc my również, skarby ziemi świętokrzyskiej. Panie i panowie, ale przede wszystkim drodzy uczniowie, nauczyciele tej szkoły. 30 lat to długi okres w historii działalności każdej placówki oświatowej. To czas, w trakcie którego tysiące, chyba nie pomylę się, tysiące uczniów kształciło się w tym obiekcie, w tej szkole. To także ogromna praca nauczycieli, którzy przez te lata pracowali z tą młodzieżą. Jako nauczyciel muszę powiedzieć, że doceniam wagę działalności szkół podstawowych. Sam przez wiele lat w takiej szkole podstawowej pracowałem i wiem, jak bardzo ważny jest ten etap w życiu wszystkich młodych ludzi. Wiem, że z perspektywy ucznia trudno jest docenić znaczenie tego okresu, ale musicie, młodzi przyjaciele, uwierzyć nam, starszym, że tak to w rzeczywistości jest, że niekiedy te 6, a teraz 8 lat decydują o całym naszym przyszłym życiu. Więc w tym dniu jubileuszu chcę was prosić, byście ten czas wykorzystywali jak najlepiej. Dzisiaj jest święto, dzisiaj można powiedzieć, widzimy szczęśliwą 13 i niech ta radość trwa, ale ten czas, który jeszcze przed wami i w tym roku szkolnym i w następnych latach wykorzystajcie jak najlepiej. Dzisiaj w imieniu starosty starachowickiego, pana Piotra Ambroszczyka, zarządu powiatu, gratuluję wam wspaniałego jubileuszu i życzę, aby wasz patron, Kornel Makuszyński, prowadził was przez świat, byście ten świat zgodnie z jego wskazówkami i z jego dowcipem też poznawali, a na pewno wam się to w życiu przyda. Wszystkim nauczycielom
pracującym dziś w szkole, ale także tym, którzy kiedyś w niej pracowali. Bardzo dziękuję za wkład w przygotowywanie młodzieży. My także, prowadząc szkoły ponadpodstawowe, z tej waszej pracy korzystamy, a w rzeczywistości korzystają wszystkie szkoły, które prowadzi powiat starachowicki. Na ręce pana dyrektora chcę przekazać stosowny list gratulacyjny i grafikę pana Marcina Bondarowicza na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Przede wszystkim gratulujemy i dziękujemy. Dziękujemy społeczności Szkoły Podstawowej nr 13, uczniom, nauczycielom, ale także rodzicom za to, że wspaniałą społeczność Państwo tworzycie i z tą społecznością, że możemy z przyjemnością współpracować. Dzięki tej współpracy możemy zmieniać zarówno otoczenie szkoły, sam budynek szkoły, ale także wnętrza. Współpraca z Państwem jest dla nas przyjemnością. Życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy i wszystkiego dobrego w roku szkolnym i poza nim. Wszystkiego dobrego. Prezent zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Drukarka laserowa, kolorowa, bardzo dobrej jakości.